wszystkim, to co widzicie dzisiaj dzieje się naprawdę bardzo rzadko, bo zazwyczaj zaczynam sporo szkicowników i nie wiem, w którym trwać i tak przeskakuję z jednego do drugiego, ale po niecałym roku udało mi się wypełnić ten szkicownik, który już na pewno widzieliście w moim filmie. I powiem Wam, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo rysunków. Sądzę, że ten odcinek będzie dosyć długi, pół godziny jak nie więcej, także weźcie sobie coś do picia, do jedzenia lub do rysowania. No i zapraszam do oglądania. No cóż, tworzyliśmy tę okładkę, jeśli pamiętacie, na jednym z odcinków, no i trochę już się pobrudziła. Próbowałam ją w ogóle ostatnio przetrzeć szmatką i zrobiłam jeszcze gorszy bajzel. I tutaj można by było dołożyć jeszcze 2021, bo w sumie jeszcze rysowałam właśnie w tym roku. Jest to szkicownik firmy Leuchtturm. Właśnie wygląda tak. Z tyłu też jest trochę brudny, ale to nic. Troszkę mi się pogrubił, bo poprzyklejałam jakąś tam liczbę kartek. I jeszcze właśnie na nim było o, coś takiego. Ma 180 gramów. Jest to w ogóle stara wersja tego szkicownika, dlatego że już mają nowe i tych 180 nie dostaniemy. A ja właśnie mam też nowe wersje tutaj i te mają 150 gramów i są w różnych formatach. I nie tylko takie, ale są jeszcze właśnie w tą stronę i jeszcze A4+, chyba. A no i gdybyście byli zainteresowani tymi szkicownikami, to zostawiam Wam link do nich na dole w opisie, bo na sklepie FC możecie je dostać też ze zniżką -10%, jeżeli nie ma na nie zniżki na hasło sami10, tak mi się wydaje. Zresztą wszystko zostawię Wam w opisie. No i myślę, że możemy otwierać szkicownik i zobaczymy, co jest w środku. Ja też powiem Wam, że nie pamiętam wszystkich dokładnie rysunków, ale już będziemy oglądać. No dobra, najpierw oczywiście sobie wszystko tutaj zapisałam. Zaczęłam go 26 lutego 2020 roku, a skończyłam 9 stycznia 2021, więc fajnie jest sobie zapisywać taką datę, żebyśmy wiedzieli jak, co i jak. O. Okej, zaczęłam tutaj od markerów, bo to było w ogóle moje pierwsze podejście do szkicownika Leuchtturm. Wcześniej go nie miałam i mimo tego, że jest to stara wersja, no to powiem Wam też, jak mi się w nim rysowało. No i generalnie markerami jest jak najbardziej spoko. Jeżeli chodzi o kredki, no to tutaj nie polubiłam się z nimi aż tak bardzo, ale jakieś tam dodatki małe można robić. No i w sumie próbowałam tutaj bardzo różnych mediów. Będziecie mogli zobaczyć naprawdę prawie że wszystko. Zaczęłam od tej strony. Ja tutaj nie mogłam zacząć, bo jest to przyklejone. Widzicie, markery trochę prześwitują. No i trzeba oczywiście podkładać kartkę pod spód. Tutaj zrobiłam takie oczy. Znalazłam zdjęcie na Instagramie, ale to wstawiałam też Wam na Instagrama i oznaczałam autorkę zdjęcia i tą osobę, która tutaj jest. Tu są tylko same markery i trochę cienkopisu na rzęsy. Podoba mi się ta koncepcja. I tu próbowałam właśnie z kredkami. Nałożyłam najpierw bazę z markerów, trochę kredek, no i nie do końca dobrze to wyszło. Miało być to sushi, no wygląda trochę jak kamyczki małe dookoła, a nie ryż. No ale dobra, przejdźmy dalej. Okej, właśnie robię sobie tutaj prawie wszystkie strony w tym szkicowniku, nie robię tylko tej. Dlatego przykleiłam sobie kartkę, bo jak wiecie, markery właśnie tak prześwitują z drugiej strony, więc żeby nie było tego widać, przykleiłam kartkę i na niej narysowałam sobie takie portrety ołówkiem i trochę białej kredki. Wydaje mi się, że nawet fajnie to wygląda. Bardzo podoba mi się to, jak wyszedł mi ten mały portrecik. No i przykleiłam taką ozdobną taśmę. Jest to rysowane chyba na papierze z SMLT, takim kraftowym, brązowym, barwionym. I tutaj mam też z jakiegoś zdjęcia file robione markerami. No i w sumie nic tutaj innego nie ma. I znowu na pewno przeszło na drugą stronę, więc przykleiłam sobie kolejną kartkę i również chyba ten sam papier. I tutaj trochę, no nie podoba mi się za bardzo ta rozkładówka. Jest taka nie za piękna, no ale w sumie w szkicownikach nie chodzi o to, żeby wszystko było piękne, tylko żeby można było sobie też coś poćwiczyć i ja właśnie tego szkicownika bardzo często używałam do jakichś ćwiczeń. Tutaj zrobiłam też ze zdjęcia z Pinteresta rysunek, taki szkic. Użyłam trochę cienkopisu, nie, to jest chyba brush pen, ołówek, kredka i też trochę poski albo
jakichś innych markerów akrylowych, ale nie pamiętam jakich, bo to było dosyć dawno. I z tej strony chciałam zobaczyć, jak będą wyglądały pisaki na bazie wody, markery na bazie wody z jakimś cienkopisem takim fioletowym. No, nie polecam Wam za bardzo pisaków na bazie wody na tym papierze. W sumie to tu mam 180, a jeszcze w tym nowym jest 150, więc tym bardziej myślę, że nie za bardzo będą. No i tu już mi nie przeszło na drugą stronę, słuchajcie, i zrobiłam taki mały portret jedną kredką. Nie wiem, czy to było Prismacolor czasem, tak mi się wydaje. Taki no dosyć nawet fajny, tutaj jest trochę pusto, ale nie chciałam zapełniać więcej. I po prawej stronie mam coś z wyobraźni zrobione promarkerami szarymi, tak mi się wydaje, albo kopikami. No ogólnie markerami na bazie alkoholu i dodałam tutaj jeszcze fluorescencyjny marker w kolorze zielonym. No i tak to wygląda, taka trochę halloweenowa postać, no tak. Tak mi się wydaje. No w sumie mogę Wam trochę bliżej też pokazać, jak to wygląda. O tak. I tutaj mamy ten portret. Lecimy dalej. W ogóle jak patrzę na te rozkładówki, to one totalnie do siebie nie pasują. Znowu przykleiłam sobie tutaj coś, a co ja tu rysowałam? A, no właśnie, markerami na bazie alkoholu. Przykleiłam sobie znowu taką samą kartkę. No i narysowałam jakiś buzzgrow znowu z wyobraźni. Użyłam też jakichś tam pisaków, chyba Poski. No i też tak samo jak ostatnio. A tutaj mamy portret Cola Sprouse'a robiony markerami i cienkopisem. Nie ma tutaj zbyt dużo cieniowania, ale no nawet ładnie wygląda w ogóle ta kolorystyka. No i dalej. Tutaj nie przykleiłam żadnej kartki, dlatego że zrobiłam sobie po prostu jakieś tam buzzgrowy, jakimś brush penem i tyle. No nie patrzcie tak za bardzo. A tutaj mam rysunek też z wyobraźni, robiony markerami na bazie alkoholu. Dodałam też trochę białego pisaka akrylowego. No i takie coś wyszło. Podoba mi się ta niebieska skóra. I przykleiłam znowu kartkę, tym razem trochę inną, bardziej szarawą, taką jaśniejszą. I zrobiłam portret znowu ze zdjęcia z Pinteresta. Dodałam też trochę kredki na ten ołówek. Oczywiście w ogóle tutaj, jeżeli robię rysunki ołówkami, to spsikuję sobie je fiksatywą, żeby mi się nie odbijały na tej drugiej stronie, no bo trochę by była lipa. A czasami też przyklejam taką przezroczystą kartkę, żeby też się aż tak bardzo to nie odbiło. A po tej stronie robiłam TikToka w ogóle z tym rysunkiem i narysowałam ptaszka, którego spotkałam podczas jeżdżenia na rolkach i tak on ładnie wyglądał, że postanowiłam go narysować ze swojego zdjęcia albo z filmu. Nie pamiętam dokładnie, ale no jest to robione markerami na bazie alkoholu i widzę, że tutaj też trochę jakiegoś takiego małego, cienkiego cienkopisu. Następny rysunek, który jest przyklejony również na tej samej kartce co wcześniej i też jakiś tam szkic dziewczyny znalezionej w internecie. Bardzo dużo tutaj mam właśnie jakichś rysunków ze zdjęć z Pinteresta. No, chciałam właśnie przećwiczyć trochę rysowanie pozy i tak mi to wyszło. Taki po prostu szkic. A tutaj jest nieudany rysunek Harry'ego Stylesa, którego nigdy nie opublikowałam. No niestety, nie, to się nie nadaje. Chciałam, żeby to było fajne, ale nie wyszło. No, tutaj też kolejna rozkładówka, którą nagrywałam na TikToka, ale też tego nie dodałam, bo jednak nie wyszło mi to tak, jakbym chciała. Tu mam takie jakby sześć takich pasów z różnymi rzeczami i każda rzecz jest z innym kolorem. Tu na przykład mamy jakąś chatkę z czerwonym. To są pisaki akrylowe, chyba z Liquitexu, o ile dobrze pamiętam, ale nie za bardzo tutaj one wyglądają. Nie polecam Wam tu ich używać. Tutaj mamy chatkę, tutaj jest jakiś balkon, tu kolejna jakaś mała chatka, samochód, drzewa, no i wejście na działkę, czy coś takiego. No i wszystko jest robione cienkopisem. Gwaszowa rozkładówka. Zaczęłam chyba od tego i zrobiłam właśnie taką płetwę. Nawet mi się podoba ten efekt. A tutaj, żeby dopasować do tego całego rozłożenia, namalowałam żółwia. I w takim trochę innym stylu, bardziej kreskówkowym. No, podoba mi się w ogóle ten kolor, który tutaj jest taki zielonkawy, bardzo ładny, ale te dwa
te dwie ilustracje też nie do końca do siebie pasują, ale jednak są robione obydwa gwaszem. No dobra, to przechodzimy już do kolejnej strony i tutaj mam rozkładówkę taką bardziej słodką, wiosenną, jeśli można by to tak powiedzieć. Przykleiłam sobie dwie kartki, dlatego że chyba coś tam mi mogło przesiąknąć, znaczy tak jakby przejść, że tam nie była całkowicie biała kartka, więc sobie poprzyklejałam. I też nie do końca dobrze się rysuje na takiej stronie, gdzie po drugiej stronie używało się dosyć dużo farby. I tu wyrysowałam sobie jakieś tam małe kwiatuszki i dorysowałam, jakby były tak przyklejone jako zdjęcia. I po prawej stronie znowu coś z wyobraźni, jakaś dziewczyna, taka trochę ciemniejsza. No i kolorystyka w sumie nie jest tutaj aż tak bardzo wybujała jak przy poprzednich pracach. Chciałam bardziej stonowaną i coś takiego wyszło. Kolejne strony to kolejne portrety. Tu będziecie mogli naprawdę widzieć bardzo dużo portretów i powiem Wam, że w tym szkicowniku jest dużo rysunków, których nie widzieliście, bo nie publikowałam tutaj wszystkich. I po lewej stronie znowu przykleiłam sobie jakąś kartkę, chyba też bardzo podobną do tych, co były wcześniej. I zrobiłam po prostu szkic kredką Prismacolor Col Erase i pokolorowałam dookoła może markerem na bazie alkoholu, nie jestem tego pewna. Dorobiłam właśnie takie niebieskie kwiatki, żeby coś tam się rzucało w oczy. A po prawej stronie mam znowu portret robiony z Pinteresta, tu chyba też, albo z Instagrama. Nie pamiętam dokładnie, ale tu mam naprawdę bardzo dużo tego. Po prostu do ćwiczeń. I to jest robione ołówkiem. Taki szkic, nie przykładałam się aż za bardzo, tylko chciałam po prostu jakieś konkretne linie, kształty przenieść, trochę pocieniować. No i tak właśnie wyszło. Tutaj po raz pierwszy nie mam po tej stronie żadnego rysunku i to jest naprawdę dosyć dziwne, ale nie chciałam sobie psuć tego, więc tutaj już nic nie rysowałam. Mamy tutaj Selenę Gomez, którą rysowałam tak bardziej kreskówkowo na podstawie właśnie jej zdjęcia. Tak mi się spodobało to zdjęcie, że nie mogłam przejść obojętnie i również do tego dołożyłam oprócz markerów na bazie alkoholu trochę kredek i przez to też no nie wygląda ta praca aż tak dobrze, jakbym chciała, ale bardzo mi się podoba, jest taka słodka. No i wydaje mi się, że nawet fajnie mi tutaj proporcje wyszły, ta bluzka w ogóle wygląda super. No to lecimy dalej. Mam nadzieję, że nic tutaj dalej nie wezmę. Okej. To te rysunki, które tutaj widzicie, robiłam na jednym z filmów i przykleiłam je sobie, bo były takie małe i tutaj też wykorzystywałam daną kolorystykę. Tu macie właśnie te wszystkie markery, które wykorzystywałam, a tutaj są finalne wersje rysunków. Jeśli tak trochę przybliżę, żeby było bardziej widać. Po prostu je przykleiłam, bo nie miałam ich gdzie schować, nie chciałam ich chować do segregatora, bo były takie niewymiarowe, ale bardzo one mi się podobają. Są robione na tym mixed mediowym papierze z SMLT, w okładka w kolorze czerwonym, jeśli ktoś by chciał wiedzieć, i bardzo lubię ten efekt z markerami na bazie alkoholu właśnie z tym papierem. Następne strony to szkice. Jedną kredką, kredką Prismacolor Col Erase. I tutaj są głównie Kendall Jenner. Nie pamiętam, ta chyba, chociaż, kurczę, nie wiem, ale te na pewno to jest ze zdjęcia Kendall Jenner i to też, to może niekoniecznie, ale wydaje mi się, że mogło być. Po prostu na podstawie jej zdjęć robiłam sobie właśnie takie pozy do przećwiczenia. No niektóre wyszły lepiej, niektóre gorzej, ale takie szybkie szkice po prostu. I następne, bardziej aktywne, bardziej skomplikowane pozy, też robione tą kredką Prismacolor Col Erase, ale już tutaj dołożyłam brush pena, żeby było bardziej widoczne. No i również pisaków na bazie wody. No nic ciekawego, ale chciałam też coś takiego zrobić. Tutaj znowu mam jakieś szkice takie szybkie. Tu z wyobraźni, tutaj chyba ze zdjęcia, nic ciekawego. Dalej, właśnie, chciałam Wam pokazać, że jeśli robię takie bardziej smudge'owe, takie bardziej, jakby dużo grafitu jest na stronie, to przyklejam sobie taką przezroczystą folię i tu mam właśnie jakiś portret, również pewnie patrzyłam na zdjęcie z Pinteresta. I chciałam trochę porozcierać ołówek i porobić gumką białe elementy.
No i tak to wyszło i zasłoniłam sobie to. I właśnie fajne jest to w tym, że można nadal zobaczyć rysunek pod taką przezroczystą kartką. No tutaj przejdźmy może dalej, nie jest to zbyt ciekawe również z wyobraźni. No i tutaj też nie dołożyłam sobie żadnej kartki ani nic, bo tu miałam znowu dużo ołówka i też to spsikałam fiksatywą i jak widzicie, tak za bardzo się tutaj nie odbija, nawet wcale, ale już tutaj sobie darowałam rysowanie i tu zrobiłam rysunek na podstawie mojego zdjęcia i mojej przyjaciółki na weselu. No, nie jesteśmy zbyt podobne, ale chciałam po prostu uchwycić te sukienki, nie, to jest na poprawinach akurat, sukienki i ogólnie pozy. Wyszło jak wyszło, ale no, nawet mi się podoba ten rysunek. Idziemy dalej i tutaj są szkice już kocie, szkice, które mogliście zobaczyć na moim Instagramie, robione kredkami Prismacolor Col Erase, dwoma kolorami, tutaj fioletowy, tutaj różowy. Ten kotek w ogóle jest boski, no po prostu, ale ten bardzo mi się podoba. No dobra, a i ten lew też mi się podoba. Przejdźmy dalej i znowu wkleiłam sobie tutaj szarą kartkę i narysowałam takie ręce i też wydaje mi się, że znalazłam zdjęcie na Pinterestie albo gdzieś w internecie. Chciałam po prostu poćwiczyć rysowanie dłoni. Tak wyszło. Dodałam trochę kredki, żeby było bardziej kolorowo. A tutaj mamy rysunek, który chyba wstawiałam też na Instagrama ze zdjęcia pewnej dziewczyny i też ją tam oznaczałam. Dorobiłam takie niecodzienne tło, można by tak powiedzieć, które miało imitować liście i robione jest to ołówkiem, czyli tutaj cała strona jest, całe kartki, całe dwie strony są robione ołówkami. Następna rozkładówka to przyklejony rysunek i wycięty, no nie wiem, jakoś chyba robiłam to na oddzielnej kartce właśnie w tamtym kolorze takim szarym i stwierdziłam, że przykleję sobie już to do szkicownika, no bo jest taki mały i dopisałam sobie jakiś mały cytacik, co się zbyt często nie zdarza. A tutaj mamy portret Belli z TikToka. Jeśli jesteście na TikToku, to pewnie kojarzycie. Robiony markerami na bazie alkoholu i też widzę, że trochę kredek także dodałam. Był na pewno na moim Instagramie i pewnie na TikToku też. Patrzę, czy czegoś tutaj nie przeoczyłam, bo czasami zdarzają się bardzo twarde kartki i wydaje mi się, że było tutaj więcej stron. Tu wkleiłam sobie grubszą kartkę z mixed mediowego papieru jakiegoś. Chyba tak. No i narysowałam jakiegoś kwiatka. Wykorzystałam też do tego biały pisak akrylowy, trochę też złotego. Nic tutaj ciekawego. A tutaj mój nieudany, nigdy niepublikowany portret Dixie D'Amelio. Też jeśli macie TikToka, to na pewno kojarzycie tę dziewczynę. Nigdy nie dodawałam, bo no, totalnie mi to nie wyszło. A tu miałam coś bardzo brzydkiego, co mi się nie podobało, ale nie pamiętam do tej pory co. Po prostu gwaszem namalowałam tutaj chmury i też dołożyłam złoty pisak, przez co gwiazdeczki się tutaj świecą. Taka abstrakcja, ale wydaje mi się, że nawet ładnie to wygląda. No i na pewno wygląda to lepiej niż było pod spodem. Coś chyba było żółtego. Tak, chyba tak, widzę to. Teraz strona Slytherinowa ze Draco Malfoyem, którego na pewno dodawałam na Instagrama. I po tej stronie już tak, żeby maczowało, dołożyłam węża w kolorze zielonym, również robione kredkami, nie, jedną kredką Prismacolor Col Erase w kolorze zielonym. Dodałam też tło markerem na bazie alkoholu. Niby do siebie nie pasują, ale tematycznie jest jak najbardziej okej. Nie jesteśmy jeszcze w połowie, słuchajcie, a ja już tyle gadam. Teraz strona taka randomowa, też przykleiłam taką samą kartkę, narysowałam znowu ze zdjęcia z Pinteresta takim brush penem, chciałam poćwiczyć trochę takie włosy, bardzo spodobały mi się one i dołożyłam też białej kredki, a po prawej stronie mamy znowu jakiś bazgrow gwaszowy, robiłam to chyba w bardzo podobnym czasie do tego, tak mi się wydaje, że to zaczęłam, a później wróciłam do tego i po prostu to pomalowałam. No tutaj jest takie bardziej brązowe i też dodałam srebrnego pisaka. Można zobaczyć, że trochę się tam mieni. Kolejna rozkładówka i kolejna przyklejona kartka. Mamy tutaj ołówkiem robione usta, również ze zdjęcia z Pinteresta, a ten rysunek robiłam na jednym z moich filmów, gdzie testowałam markery z firmy Artex. Jeśli oglądaliście, to na pewno go znacie, więc tutaj nie będę Wam więcej o nim mówić.
Przejdźmy do kolejnych stron. No tutaj nic nie widać. Zrobiłam jakieś tam rysunki mojej ręki. Po prostu sobie ją ustawiałam i rysowałam. Nie widać, więc nie patrzmy. A po prawej stronie mam znowu jakiś rysunek z wyobraźni. Po prostu dziewczyna w rudych włosach, trochę zielonego, takie kontrastowe. Tu znowu nic nie przykleiłam. Szok. Czasami nie przyklejam. A po prawej stronie chciałam sobie porobić jakieś takie małe rysunki ołówkiem. Tutaj mamy portret, tutaj oczko. Oczko chyba jest z wyobraźni, bo tak dziwnie wygląda. No ale tak to wygląda właśnie. No i teraz mamy jakiś obraz apokalipsy. Nie no, generalnie chciałam coś pomalować gwaszem, no i coś takiego wyszło. Nie jestem zadowolona, ale jak na szkicownik, no to wygląda to ok. Przejdźmy dalej. Jest kolejna folijka, bo dużo ołówka i na przyklejonym papierze. Jest to ten sam papier, który wykorzystywałam do tych rysunków, gdzie były przyklejone te małe kolorystyczne, wiecie, no to po prostu z tamtego filmu. I coś takiego zrobiłam. Nie wygląda to najlepiej, ale wydaje mi się, że jak na takie ćwiczenia jest ok. Również z jakiegoś zdjęcia z Pinteresta. A tutaj na podstawie mojego zdjęcia robiłam portrecik. Po prostu skupiłam się na pozie i na tym, jak jest tutaj rozmieszczona twarz. I robiłam to kredką z Faber-Castell Polychromos. Też bardzo lubię ich używać do szkiców. Super wyglądają, są mega napigmentowane, więc Wam również polecam. Dalej kontynuowałam ten mój maraton z kredką z Faber-Castell, tylko tutaj użyłam już Pine Green 267, tam użyłam 151, nie będę Wam czytać, bo nie wiem, jak to przeczytać. I tu również na podstawie moich zdjęć robiłam jakieś szkice, tu jeden bez twarzy, tu drugi taki, a ten wstawiałam też na Instagram, więc jeśli jesteście ciekawi moich jakichś rysunków, to też zapraszam Was na Instagram, taki zwykły portret. Tę stronę też wstawiałam na Instagrama, ale nie całą, tylko jakiś taki mały fragment i pamiętam, że ktoś mi napisał, że jest to Zane i byłam w szoku, bo miał być to Zane. Znaczy na podstawie jego zdjęcia robiłam ten rysunek. Dodałam też trochę gwaszu dookoła, bo było jakoś tak pusto, a że malowałam właśnie po tej stronie coś z wyobraźni, no to zostało mi trochę koloru, więc tutaj go dodałam. I tę ilustrację też dodawałam na Instagrama, więc to mogliście zobaczyć. Trochę apokalipsowe klimaty, nie sądzicie? Robione gwaszem. Następna strona jest totalnie taka kraftowa. Poprzyklejałam sobie małe fragmenty jakiejś kartki, takiej bardziej ciepłej. No i też taśma washi tutaj daje takiego klimatu. Po tej stronie mamy portret. Powiem Wam, że te rysunki były robione chyba ze zdjęć z H&M-u. Polecam Wam korzystać ze zdjęć ze sklepów z ubraniami, jeśli chcecie poćwiczyć pozy albo jak się układają jakieś materiały i tak dalej, bo mają tam naprawdę duży wybór, więc można sobie poszkicować dowoli. I z tej strony zwykły portret. Tutaj mamy od drugiej strony troszkę taką tęższą dziewczynę, tutaj mamy dziewczynę w ciąży, a tutaj małe dziecko, które nie wygląda zbyt dobrze. Rysowałam to oczywiście ołówkiem, dodałam też trochę białej kredki, no i szarego markera na bazie alkoholu. No i nawet ładnie to wygląda, nie sądzicie? Fajna taka kompozycja, no i wszystko do siebie pasuje tym razem. Lecimy dalej, mamy oczka, po lewej stronie robione kredkami Prismacolor Call Erase. Dodane trochę markera na bazie alkoholu. Nie wiem, czy ja korzystałam z jakiejś referencji, możliwe, ale nie jestem pewna. Natomiast to na pewno było z referencji, bo dodawałam na Instagrama, a tu już bardziej dopracowane, zrobione markerami na bazie alkoholu i kredkami. No nawet mi się podoba, gdyby to przykryć, no to byłoby ok. Dalsze rysunki, znowu ten sam papier co ostatnio i też ze zdjęcia chyba z H&M-u. Chyba tak, bo w sumie korzystałam tylko z H&M-u w tym szkicowniku i chciałam po prostu zrobić taką pozę. Robiłam to ołówkiem, dodałam też trochę markera na bazie alkoholu gdzieniegdzie i białej kredki. Chyba, albo pasteli, chyba to jest pastela sucha. Chyba tak. A po prawej portret na podstawie zdjęcia jednej z dziewczyn z tego zespołu
K-popowego, nie pamiętam jak ono się nazywało, tutaj wam wkleję oczywiście nazwę, zrobiłam właśnie coś takiego, tutaj bardziej, można powiedzieć, dopracowane, a tu takie szkicowe, no i tak to wygląda. W ogóle kolorowo, ale totalnie nie podobają mi się te próby robienia jakiegoś krajobrazu gwaszem. To nawet ładnie wygląda, ale te, no nie, niekoniecznie szczególnie to, bo tu już w ogóle nie miałam co namalować, jakoś tak mi się już odechciało, ale takie cztery tutaj zostały. Już bardziej zimowo i narysowałam renifera. Niekoniecznie dobrze wygląda, ale wkleiłam właśnie to, bo było bardzo, no po prostu źle się tutaj rysowało, więc narysowałam na kartce i wkleiłam. A po prawej dodawałam wam ten rysunek na Instagrama. Jest to dziewczyna również z wyobraźni, trochę szarego, srebrnego jelly rolla i robione markerami na bazie alkoholu, trochę kredek. No i podobają mi się mega te warkoczyki. Fajnie wyglądają. Znowu wklejone niekoniecznie ładne kompozycyjnie i też takie naprawdę robione na szybko. Nie przyglądajmy się. A tu ze zdjęcia Seleny też zrobiłam taką pozę. Nie skupiałam się tutaj na tym, żeby oddać jej podobieństwo, tylko spodobała mi się ta poza, więc ją przerysowałam i zrobiłam taką własną dziewczynę na jej podstawie i dodałam też neonowego pro markera z tyłu. I tu się zaczynają już takie od tej strony noworoczne rysunki w 2021 robione. Tu jest ostatni z 2020 i też ze strony H&M-u jakieś portrety. Ten mi się nawet podoba, tutaj miała być mała dziewczynka, ale tak średnio wyszła. Natomiast to wygląda nawet spoko. Robiłam oczywiście ołówkami, tak jak widać. I po prawej stronie, żeby też było bardzo podobnie, zrobiłam również w takim samym stylu, ale dodałam też markera na bazie alkoholu jako tła. Bardzo lubię robić te geometryczne tyły tła, bo no po prostu fajnie one wyglądają, nawet takie jednokolorowe, ale zresztą pewnie to już wiecie, tyle lat je robię. Przechodzimy na kolejną stronę i tutaj nie wiem, czy chcę wam to pokazać, ale no zrobiłam coś takiego węglem. Pierwszy raz od dawna na takiej ciemnej stronie. Jest to resztka z mojego filmu zrobieniem kartek świątecznych i takie coś mi zostało, więc no nie zmarnowało się. Narysowałam na tym oczko z wyobraźni. I tu po prawej na podstawie zdjęcia znowu Seleny. Nie wiecie, ile ja razy na podstawie jej zdjęć rysuję jakieś portrety, ale też nie chciałam po prostu wykorzystać aż tak podobieństwa, tylko ogólne zarysy. I tak to wyszło. I tym razem próbowałam trochę innego stylu. Jest to zrobione markerami na bazie alkoholu, ale w trochę inny sposób, dlatego że używałam do tego tej skośnej, grubej końcówki i nie starałam się tego blendować. I również użyłam takich innych kolorów, fioletowy, żółty, niekoniecznie pasujące do portretu, ale taka abstrakcja i jeszcze fajnie, że dodałam dookoła takie rozbryzgi. Super to się prezentuje i nawet mi się podoba. Kolejna strona z użyciem markerów Posca. Bardzo podoba mi się efekt na tym kolorze, bo jest taki wybijający się. Podoba mi się ten kostium, jak wygląda. Naszkicowałam sylwetkę, którą znalazłam w internecie, bez głowy, bo już mi się nie chciało. Tutaj tylko właśnie taką sylwetkę, bo chciałam trochę poćwiczyć ciało. A po prawej stronie mamy kotka, również ze zdjęcia. No i dodałam właśnie Poskę dookoła, żeby trochę pasowało do siebie. Dalej mamy portret z kredką Prisma Color Call Erase, taki bardziej stylizowany. To niekoniecznie dobrze, że dodałam, ale jest. A po prawej również jakieś eksperymenty. I także na podstawie jakiegoś zdjęcia również to rysowałam, chyba z Instagrama, ale nie starałam się oddać podobieństwa, tylko właśnie znowu pozę. Na tych pozach bazuję bardzo często w moich szkicach i no znowu możecie zobaczyć, że nie są to aż takie, nie wiem, kolory jak zawsze używam. Próbowałam tutaj bardzo dużo poblendować, tu widzicie jest niebieski, szary, tutaj też trochę żółtego, jest różowy. Moim zdaniem naprawdę fajnie to wygląda, mimo tego, że nie jest właśnie zblendowane i robione tymi końcówkami skośnymi,
to fajnie się prezentuje, tak bardziej artystycznie i te rozmazane tutaj plamy dookoła też nadają takiej ekspresji. Fajnie. Dorobiłam na koniec brązowym brush penem Line Art i wydaje mi się, że fajnie to do siebie pasuje. O, tutaj nic nie mam, bo tu już mi się nie chciało. A po prawej stronie znowu kontynuowałam to kolorowanie tą skośną końcówką i również różnymi kolorami. Takie coś mi wyszło i to jest na pewno ze zdjęcia Winnie Harlow, dziewczyny, która ma przepiękną skórę. Zresztą pewnie ją kojarzycie. I tak to wygląda. Podoba mi się tym razem z czarnym brush penem. No takie bardziej pastelowe kolorki. Tutaj czerwona rozkładówka. Przejdźmy dalej. Nic ciekawego. O, i to mi się podoba. Powiem wam, że ta ilustracja naprawdę wygląda jak jakiś zachód słońca. Użyłam tu takich kolorów jak fioletowy, różowy, pomarańczowy, żółty, taki szarawy i totalnie, no jakby była przy zachodzie słońca i nie miałam takiego zamiaru, żeby to tak wyglądało, tylko chciałam poeksperymentować i właśnie tak mi wyszło. Jestem bardzo zadowolona z tego i też te dwa rysunki są z jakichś zdjęć z Pinteresta. Zresztą tak chyba nie korzystałam z nich aż tak idealnie, tylko po prostu do wyrysowania, rozmieszczenia wszystkiego. Markery na bazie alkoholu, robione znowu takim samym stylem jak poprzednio i tutaj również, tylko jak widzicie, no to się trochę różni, bo ma grubszy line art, ale też jest robione brush penem czarnym, znaczy ten obrys, no i pokolorowane markerami na bazie alkoholu. Tu jakby wyszedł mi styl kreskówkowy, jakiś z komiksu, no a tutaj taki bajkowy. Lecimy dalej i tu już są ostatnie moje podrygi. Widzicie, że jest kartka, którą wykorzystuję do kolorowania rysunków i mam ją pod spodem, żeby mi nie przeszło na drugą stronę. Eksperyment po lewej stronie. Przyklejona kartka i rysowałam schody. I jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, wiecie, że ja nienawidzę architektonicznych rzeczy. I przełamałam się, chciałam spróbować, bo bardzo mi się spodobały te schody. No i coś takiego mi wyszło. Wydaje mi się, że nawet fajnie to wygląda. Dodałam do tego ołówka trochę markera na bazie alkoholu i białego pisaka akrylowego. Może nie jest najprościej, bo tutaj też te schody nie do końca dobrze wyglądają, ale liczą się intencje. No i ostatni rysunek w tym szkicowniku. Tutaj akurat zadawałam wam okienko na moim Instagramie, co mam narysować na ostatniej stronie. Dawaliście mi naprawdę bardzo dużo pomysłów, ale wybrałam jeden, który zaproponowała mi, nie pamiętam, ale wam wkleję, żeby narysować balony serduszkowe, zdecydowałam się na jednego i zrobiłam też na nim napis. Mogliście widzieć to na moim Instastory, oprócz napisu, jak to wygląda. No i tak to się prezentuje. Tu już nic nie robiłam, bo znowu jest przyklejona kartka. Z tyłu mała kieszonka. No i tak to się prezentowało. Wydaje mi się, że naprawdę ten szkicownik tym razem jest mega różnorodny i próbowałam w nim wielu rzeczy. Trochę przytył przez ten rok, bo przyklejałam jakieś kartki dodatkowe, ale jestem naprawdę zadowolona z tego, jak wygląda. No i kolejny na pewno będzie ten z nową wersją kartek. Nie wiem, czy wezmę znowu taki żółty, czy może tym razem kwadratowy, może właśnie kwadratowy. Drugi mam też otwarty kwadratowy, ale tam robię takie specyficzne rysunki, więc nie wiem, czy będę tamten kontynuować, czy właśnie zacznę nowy. Wydaje mi się, że też zacznę nowy. No i co? Mam nadzieję, że wytrwaliście ze mną do końca, wypiliście całą kawę, herbatę, czy cokolwiek tam mieliście, zjedliście obiad albo rysowaliście ze mną. Okej, i w tym odcinku to już by było na tyle. Napiszcie mi na dole w komentarzach, która praca z tego szkicownika najbardziej przypadła wam do gustu, którą najbardziej zapamiętaliście. Jestem tego ciekawa, bo było tam naprawdę sporo ilustracji i szkiców. I na koniec, skoro wspomniałam już tyle razy o moim Instagramie, to zapraszam was właśnie na moje media społecznościowe typu Instagram i TikTok, a my widzimy się w kolejnym odcinku w sobotę o 9 i w środę o 15, więc do zobaczenia i pa!